Hejka, tutaj Marta z Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu z serii Starter, czyli mojej serii dla osób mega początkujących, wracających po długiej przerwie, po kontuzjach albo zaczynających ćwiczyć od zera. Ten trening ma opcję Level Up, czyli oprócz podstawowych wersji będę pokazywała także wersje dla osób, które chcą trochę podkręcić tempo. Do wykonania treningu będzie Wam potrzebna tylko mata, woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja. To co? Zaczynamy! No dobra, zaczynamy nasz trening oczywiście od rozgrzewki, więc marsz w miejscu. Rozgrzewka, bardzo ważny element każdego treningu, nigdy jej nie pomijajcie. Ona chroni przed urazami, chroni przed kontuzjami i też sprawia, że trening przynosi więcej efektów, bo ciało jest gotowe na te ćwiczenia. Więc maszerujemy w miejscu, ręce pracują jak przy bieganiu, prostujemy całe ciało do góry. I teraz wiele osób ma jakieś zmartwienia, o czymś myślicie teraz i ramiona mogą być takie, więc teraz je dajemy do tyłu, otwieramy klatkę piersiową i jesteśmy dumni, bo włączyliśmy trening, zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby coś w naszym życiu zmienić. Gratulacje, to jest bardzo dobra decyzja. Cały czas maszerujemy, głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i marsz. Super, kolana troszkę wyżej teraz, ręce mocniej pracują. Podczas całego treningu, ale także podczas tego marszu chciałabym, żebyście mieli aktywny, napięty lekko brzuch. Co to w ogóle znaczy? Napinamy brzuch tak, jakbyśmy zaraz mieli otrzymać cios w ten brzuch. Nie wiem, kto miałby Was walić, ale wiecie, o co mi chodzi. Więc napinamy go, żeby zminimalizować ból, żeby zminimalizować ten cios. Nie napinamy go cały czas na 100%. Nie chcę, żeby Wasze mięśnie wyglądały tak ściśnięte i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Lekkie napięcie, tak żeby on był aktywny, a nie luźny i bez siły. Ale też tak, żebyście mogli swobodnie oddychać, tak? Głęboki wdech. Wydech. Jeśli teraz nie czujecie tego brzucha, to się w ogóle tym nie przejmujcie. To przyjdzie z czasem. Kolana wyżej. Popatrzcie na mnie. Krok do boku. Hop. 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 I teraz wystawiam ręce i dodaję ręce do rytmu. Raz. 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 Jeśli gdzieś tam gubicie te kroki, coś jest nierówno, nie przejmujcie się, to na pewno ja źle robię, wy robicie dobrze. A poza tym to nie jest trening do rytmu, więc nie musicie się tym w ogóle przejmować. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, zobacz. Pięta pośladek. Hop, 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 hop. Pokazuję z każdej strony, żebyście widzieli, co robię. Dodajemy ręce, jeśli nam to nie sprawia problemów. Różnie może być. Jeśli sprawia, ręce mogą być na biodrach. Luzik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Popatrz na mnie. Przenoszę ciężar ciała z nogi na nogę. Nogi są lekko zgięte. Jak to mamy ogarnięte, dodajemy ręce szeroko, mocno, krążenia do przodu. Jeśli macie mało miejsca w domu, hop, jest na to patent. 4, 3, 2, cały czas oddychamy. Ostatni, do tyłu. Raz, 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 raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wróć do marszu. I teraz ruszamy nadgarstkami. Trochę jakbyśmy skręcali żarówki. Na razie na dole. Pięknie. Ten trening ma możliwość wejścia na poziom wyżej, to znaczy będę pokazywać też, jak troszkę utrudnić sobie dane ćwiczenia, więc jeśli czujecie, że trening jest za łatwy, można go utrudnić, albo można zostać przy podstawowych wersjach, które też ja będę wykonywać. Ręce na poziom barków, cały czas skręcamy żarówki. To też sprawia, że ten trening jest uniwersalny, możecie go zrobić później, jak już będziecie mieli lepszą kondycję i po prostu go utrudnić, zrobić level up. Teraz do góry, dalej żarówki. Głęboki wdech, wydech. Nie wiem, czy dałoby się dać mieć głośniej stoper niż ja teraz miałam. 5, 4, 3, 2, 1. Cały czas maszerujesz, nic więcej nie robimy. Tylko marsz, wdech, wydech. Nogi szerzej niż szerokość bioder.
lekko zginamy nogi w kolanach, jednocześnie cofając biodra. Zobaczcie, tu, hop, opieram się o uda. I teraz robię koci grzbiet, chowam głowę i prostuję. I znowu koci grzbiet i do góry. Super. Jeszcze 3, 2. Ostatni raz. Zostań chwilę z tymi biodrami wypchniętymi, z kolanami zgiętymi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Góra, rozgrzewka za nami. Można teraz spokojnie napić się wody, a ja już będę pokazywała Wam ćwiczenia. Dzisiaj mamy 3 różne bloki. W każdym bloku są 4 ruchy, więc na spokojnie. I myślę, że bez problemu dacie sobie z tym radę. Maszerujemy. Pokazuję ćwiczenie numer 1. Kopię, wracam. Kopię, wracam. Hop, 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 hop. Jeśli chcemy utrudnić, kopię, kopię. Kopię, kopię. Ok, dodajemy kop z tyłu. Zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, prawa noga, kop. Hop, hop, hop. Pięknie, hop. Zapomniałam powiedzieć, nie musicie tak wysoko unosić tej nogi. Jeśli czujecie, że tu Was blokuje biodro, luzik. Ta noga może być niżej. To, na czym bardzo mi dzisiaj zależy, żebyście próbowali. Niezależnie od tego, jak Wam idzie, czy czujecie się pokracznie, bo tak czasami jest na początku, czujemy się pokracznie i to jest też normalne. Nie przejmujcie się. Ja nie oceniam. Znaczy, oceniam. Oceniam to, że włączyliście ten trening. Uważam, że to jest super decyzja. Luz, marsz. Pięknie. Mamy to za sobą. Czas na drugą nogę. Zaczynamy za 10 sekund. Na razie sobie cały czas maszerujesz w miejscu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, druga noga. Kop, wracasz. Kop, wracasz. Pamiętaj, że jeśli chcesz, w każdej chwili możesz utrudnić, dodać kop z tyłu, ale wcale nie musisz tego robić. Raz. 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 Jeśli pojawia się przyspieszony oddech, to dobrze. Tak ma być. To jest jak najbardziej ok. Nie wstydźcie się tego, oddychajcie głośno. Właśnie pracujemy nad kondycją, nad naszą sprawnością. Super. Jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Przejdź do marszu. Jeśli potrzebujesz, napij się wody, odpocznij. Jeśli jest ok, cały czas maszerujemy. To też sprawia, że cały czas jesteśmy w ruchu, ciało się do tego przyzwyczaja. Dużo lepiej będzie nam szło przez cały trening. Lekko zginamy nogi w kolanach, to będzie kolejne ćwiczenie. Wypychamy biodra jak na rozgrzewce. Robimy krok i krok. W ten sposób. Raz, 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 raz. Osoby, które chcą sobie to utrudnić, hop, 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 hop. Dwie wersje, jedno ćwiczenie. 3, 2, 1. Lecimy. Ja dzisiaj robię z Wami wszystkie wersje numer 1. To nie są gorsze wersje, to nie są słabsze wersje, to są równie dobre wersje, ale też wiem, że Wy będziecie się czuć lepiej, jeśli będziemy to robić razem. Lekko zgięte kolanka, biodra lekko do tyłu, plecy są proste, tak? Nie garbimy się tutaj tego, nie patrzymy w podłogę. Hop. Dumna klatka i otwieramy. Raz, 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 raz. 3, 2, 1. Marsz albo stój. Napij się wody. Zrobimy to jeszcze raz. Jeśli się zrobiło ciepło, jeśli pojawi się gdzieś pot może, to też jest ok. Ciało się przyzwyczaja. Podniosło temperaturę. Bardzo dobra reakcja, znaczy, że jesteście zdrowi. 3, 2, 1. Lecimy. Hop. Może też być tak, że wydawało Wam się, że macie trochę słabszą kondycję, a idzie Wam całkiem spoko. Zachęcam do tego, żeby spróbować tej wersji wyżej. A nóż, może akurat dzisiaj będzie Wasz dzień. I prosto, proste plecy. Buzia skierowana do mnie, wzrok na mnie. Lecimy. Raz, 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 raz. Pięknie. 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze rób. Luz,
marsz, cały czas maszerujesz, ja pokazuję kolejne ćwiczenie. Przejście z jednocześnym uniesieniem ramion. Jeśli chcecie dodać do tego papryczkę, czyli schodzimy do półprzysiadu i z tego hop, 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 dużo szybciej to robimy. Ale to jest wersja opcjonalna. Lecimy, przejście z nogi na nogę, lekko zgięte kolana i ręce pracują. Hop, 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 hop. Ten trening nie tylko poprawi Waszą kondycję, pomoże wejść na tor aktywności fizycznej, ale też wzmocni od razu Wasze ciało, więc będzie silniejsze, sprawniejsze i łatwiej będzie też robić kolejne treningi. Jeśli też macie jakiś cel sylwetkowy, super, ten trening też pomoże. 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź do marszu. Jeszcze raz to samo. Głęboki wdech, wydech, regulujemy oddech. I za 10 sekund zaczynamy. Uśmiech na twarz, super Wam idzie. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop, 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 hop. Aktywnie, dynamicznie kroki. I raz, 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 raz. Lubię sobie właśnie nadawać rytm ćwiczeniom, wtedy szybciej lecą, umówmy się. I jest po prostu przyjemniej. Troszkę taki taniec, ale nie trzeba potrafić tańczyć. Jeszcze. Pamiętajcie też, że na kanale jest cała seria starter, więc to nie jest tylko jeden trening. Nie róbcie jednego treningu cały czas. Potrzebne jest urozmaicenie. 3, 2, 1, luz. Maszerujemy cały czas. Zmieniamy treningi. Na razie polecałabym Wam cały czas kierować się tą serią starter i dopiero potem zwiększać poziom. Czyli, które będziemy robić, popatrzcie na mnie. Raz, raz, cios. Raz, raz, cios. Albo przejście, albo takim kusem. Kiedy robię cios, zobaczcie, że skręcam biodro. Widzicie to? Hop, to jest ten ruch. Hop. To jest bardzo ważne. Napinam wtedy brzuch. Zaczynamy za 8 sekund i lecimy najpierw w Waszą lewą stronę. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Albo krok, cios. Cios albo kusem. Hop. Sami sobie decydujecie, jaka intensywność jest dla Was dobra. Pamiętajcie o tym widocznym skręcie. Hop. To idzie z biodra. Też jest bardzo naturalne, że na początku, kiedy na przykład wracamy do ćwiczeń po przerwie, albo nigdy nie ćwiczyliśmy, to te wszystkie rzeczy są trudne. Ciało nie wie, jak ma się poruszać w przestrzeni. Ale z każdym treningiem nabieracie świadomości. Wiecie, który mięsień ma pracować, gdzie ma co boleć. Luz, maszeruj. Więc cierpliwości, zaufajcie procesowi. Najważniejsza jest regularność, to nie musi być długi czas w ciągu dnia. Może być 5 minut, 10, 15. Ważne, żeby wracać, powtarzać i koniec końców zobaczycie efekty. 3, 2, 1, lecimy. Mocny wydech może być przy ciosie. Nawet taki przerysowany, to jest jak najbardziej ok. Pięknie. Ręce są sztywne, zobaczcie. Nie mam galaret, tak? Tylko też ćwiczę te ręce teraz. Zaraz będzie dłuższa przerwa na wodę, na odpoczynek. Do końca teraz staramy się mocno, dynamicznie pracować. Jeszcze 3, 2, 1, uwaga, luz, woda, odpoczynek. Tylko jedna prośba, nie siadajcie, bo potem będzie Wam gorzej. Jeśli nie potrzebujecie super odpoczynku, tak jak ja, przechodzimy sobie z nogi na nogę, nic więcej nie robimy. A ja Wam pokażę od razu kolejne ćwiczenia, przechodzimy do kolejnego bloku. Pierwsze ćwiczenie to będzie przysiad sumo. Stopy, co jest ważne, kierujemy na zewnątrz, kolana na zewnątrz i obniżamy się tutaj. Hop, czyli ja nie balansuję na kolanach, tylko kieruję ciało tu. I na razie tu zostaniemy. 3, 2, 1, lecimy. Zejdź na dół, trzymaj. Góra. Pięknie. Zejdź na dół. Góra. Jeśli chcesz powiększyć poziom, cios, cios i dopiero góra. Dół, cios, cios, góra. Jeśli chcesz, zostajesz na przysiadzie. Raz.
dwa, góra. Pięknie. Raz, dwa, góra. Super. Powinny tutaj pracować i pośladki, i uda. To są części ciała, które powinniśmy czuć w tym ćwiczeniu najbardziej. Ciężar ciała jest na całych stopach. Plus. Patrzcie na mnie. Odgarniamy wymówki. Odgarniamy nudę, niechęci, sprawdzanie, za ile ten trening się skończy. Tak, wiem, że ktoś na pewno to teraz sprawdza. I zaraz zaczynamy od nowa. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz, skierowane i sumo. Jeśli chcesz, pamiętaj, możesz dodać ciosy i wracasz. Spokojnie, powoli. Nie pochylamy mocno ciała do przodu, to nie jest pokłon, ok? Tylko my się poruszamy w tej płaszczyźnie. Na dół, góra, na dół, jak winda, jak winda. Dobrze. To też jest ważne, ludzie nie zwracają na to uwagi, a potem mają kontuzję na treningach. Luz i znowu odgarniamy wymówki, a ja wam pokazuję kolejne ćwiczenie. Ręce za głową, hop, hop, cały czas jedna strona, łokieć, kolano. Osoby, które chcą dodać papryczkę, czyli na prostej nodze, ok? I lecimy, hop, wróć, hop. Wróć. To, co bardzo często tutaj widzę jako trenerka, to coś takiego. To nie o to chodzi, to jest ćwiczenie cardio. Ćwiczymy teraz brzuch. Łokieć zbliżam do kolana, napina się cały brzuch. Raz. Raz. Kolano, na którym się opieramy, jest lekko zgięte, ono jest aktywne, tak to się mówi profesjonalnie. Możecie zapamiętać. Wydech na górze. Super. Jeszcze. Wersja trudniejsza. Z wyprostowaną nogą. Luz. To samo, druga strona, ale zanim to nadejdzie, odgarniamy kolejne wymówki. Hop, 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 hop. Pięknie. Po co są te kroki pomiędzy? Po to, żeby troszkę też spalić trochę więcej kalorii, żeby też trochę więcej tego cardio porobić. Uwaga, na miejsca i lecimy. Hop, powrót. Wolno, spokojnie, tak, żeby ten brzuch zdążył zareagować i napiąć się, unosząc nogę. To, o czym teraz możecie myśleć, żeby właśnie noga nie unosiła się tylko za pomocą siebie i swojej siły, tylko bardziej brzuchem ją ciągniemy. Ok? Jeszcze troszkę. Mocny wydech na górze. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Odgarniamy. I przechodzimy od razu do marszu i patrzymy na nią, będę pokazywać, co będziemy robić. Uwaga, skupiamy się. Ręce do góry, ręce na dół, jednocześnie kucamy. Schodzimy na dół, wchodzimy do góry, góra. Robimy tak 4 razy, ok? Potem robimy 4 kolana i dopiero znów 4 razy schodzimy. Ja będę wszystko tłumaczyć, nie bójcie się, róbcie moim tempem. I będzie dobrze. Będzie dobrze. Ten filmik lubi się przydał, nie? Będzie dobrze. 3, 2, 1. Lecimy. Schodzę na dół, kładę dłonie, schodzę do deski, wracam na górę i do góry. Hop, pięknie. Drugi raz. Schodzę na dół. Jeśli moje tempo jest za szybkie, spoko rób swoim. Masz zrobić 4 powtórzenia na razie. Dokładnie, spokojnie. Nie śpiesz się nigdzie. Jak jesteś w górze po 4 powtórzeniach, 4 razy unosimy kolano. 3, 4. I jeszcze dodatkowe 2. I luz. Akurat to wyszło. Odgarniamy. Nie chce mi się. I zaraz zrobimy dokładnie to samo, tylko że teraz 5 razy. Zejdziemy na dół i zrobimy 5 kolan. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Uwaga, 3, 2, 1, lecimy. Muszę wam powiedzieć, że jeśli jesteście osobami początkującymi, to jesteście na super pozycji. Dlaczego? Dlatego, że początkujący najszybciej widzą efekty. Ciało bardzo szybko reaguje na ruch, to jest mega motywujące. Pamiętajcie o tym, to jest przywilej początkującego. 5 powtórzeń tutaj.
Jeśli jest ciężko, zwolnij albo zrób 4. Jak zrobisz 5, prostujesz się i 5 kolan. Raz, 2, 3, 4, 5. Pięknie, odgarniamy. I teraz chciałabym, żebyście usiedli na macie. Jeśli nie macie maty, to na ręczniku. Poćwiczymy troszkę pośladek. Kładziemy się na macie, na ręczniku, na dywanie, to co macie. Zginamy nogi. Tutaj ciało jest w prostej linii. Łokieć jest pod moim barkiem. Zobaczcie. Poprawcie się. I z tej pozycji będziemy unosić nogę i wracać, starając się jej nie opuszczać. Zaczynamy za 8 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Góra, trzymaj, dół. Cały czas noga w powietrzu. Góra, dół, góra, dół. Ten ruch powinniśmy głównie czuć w pośladku, więc teraz skupiamy się na tym, żeby pośladkiem unieść nogę. Super. I wracamy. Cały czas noga w powietrzu. Góra, dół. Niezależnie od tego, jakiej jesteście płci, ćwiczenia pośladków są bardzo istotne dla naszej sprawności. Jedne z najsilniejszych mięśni w naszym ciele. Trzeba je ćwiczyć. Luz, druga strona. Ja wiem, że się utarło, że pośladki się raczej ćwiczy dla kwestii wizualnych, ale zdrowotnie też są bardzo istotne. Tego niezależnie, czy pan, pani, czy też jakaś inna płeć, każdy pośladki ćwiczy. Góra, dół, zaraz zaczynamy. 3, 2, 1, lecimy. Góra, dół. Cały czas noga w górze. Nie odkładamy jej na tą drugą nogę. Góra. Pięknie. Góra. I spokojnie sobie pracujemy. Zarzuć swoje tempo. Po tym ćwiczeniu mamy chwilę przerwy, idealnie na wodę. Zaczniemy ostatni blok. Świetnie Wam idzie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i luz. Łyk wody i ostatni blok przed nami. Taka sama formuła. Każde ćwiczenie powtarzamy 2 razy. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić. Dłonie znajdą się pod barkami i teraz z tej pozycji dotykamy jednego kolana, dotykamy drugiego kolana i schodzimy do klęku podpartego. Jeśli to jest za ciężkie i czujecie, że nadgarstki za bardzo gdzieś tam uciekają, coś się z nimi dzieje nie tak, można spróbować to zrobić na piąskach. Jeśli macie podstawki do pompek, można to zrobić na podstawkach do pompek, ale myślę, że jest to na tyle krótki czas, że damy radę. 2 dotknięcia i klęk. Zaczynamy za 12 sekund. Osoby zaawansowane albo osoby zaawansowane. Osoby początkujące, bardziej zaawansowane. 3, 2, 1. Lecimy. Robią bez przerwy, bez klęku, tak? Hop i klęk. Jeśli chcesz podkręcić tempo, robisz to bez przerwy. W klęku. Pięknie. Przy każdym dotknięciu kolana zobaczcie, że ja cofam biodra, a potem wracam z nimi. Dzięki temu pracuję całe ciało. Wracam i super. 3, 2, 1 i luz. Pięknie. Za 12 sekund zaczynamy jeszcze raz. Można sobie rozluźnić nadgarstki. Nie stresujcie się, wszystko jest pod kontrolą. Te podpory też są bardzo ważne, żeby wzmocnić Wasze ramiona i barki. Uwaga, lecimy. Dotknięcie jednego kolana, dotknięcie drugiego kolana i przerwa w klęku. I znowu góra, hop, hop. Pięknie. Oddychamy sobie spokojnie. I pracujemy w swoim tempie. Luz, przechodzimy na plecy. I teraz dwie wersje ćwiczenia.
wersja numer 1, zgięte kolana, ręce prosto, staramy się osobną rękę, przeciwną rękę, przeciwną nogę obniżyć, tak? Wersja zaawansowana, nogi w tym są prosto, tak? W ten sposób. I teraz hop, hop, to jest trudniejsza wersja. Uwaga, 3, 2, 1, lecimy! Nie opuszczamy kończyn na ziemię, cały czas one są w powietrzu. Jeśli czujemy, że jest mega ciężko, nie robimy mocnego ruchu, tylko na przykład zostajemy tu i wracamy. Dopóki czujecie, że brzuch Wam pracuje, coś tam się dzieje, jest ok. Nie musicie schodzić do samej ziemi. A trudniejsza wersja, wersja z wyprostowanymi nogami. Luz. Jeszcze raz to samo. Ekstra. Ten trening jest kompleksowy, czyli ćwiczymy wszystko. Zarówno trochę popracowaliśmy wcześniej nad kondycją, było więcej cardio, teraz jest więcej wzmacniania, pracujemy nad brzuchem, wcześniej były też pośladki, ręce. 3, 2, 1, lecimy. Hop. I druga. Powolne, spokojne ruchy. Nigdzie się nie śpieszymy. Im szybciej robimy to ćwiczenie, to wcale nie lepiej. Brzuch nie jest wtedy w takim napięciu zbyt długo i to ćwiczenie nie przyniesie tak dużo efektów. W związku z tym warto to robić bardzo powoli, nawet w takim wolnym tempie, jakby ktoś Was dał teraz na YouTubie na 0,5. Albo na mniejsze, jak się da na mniejsze. Jeszcze wolniej. Luz. Łapiemy się za kolana z tyłu i bujając się przechodzimy do siadu. Kładziemy się znów na boku. I teraz łokieć pod barkiem, tak samo jak wtedy, kiedy ćwiczyliśmy pośladek. I też będziemy unosić nogę, ale stopa zostaje przyklejona do stopy. I to będzie deal breaker. Zaraz zobaczycie zresztą. Tutaj nie ma wersji trudniejszej, łatwiejszej. Zrobimy to wszystko w tej samej wersji. Nie ma co kombinować. Oczywiście są jakieś potem wersje bardziej zaawansowane, ale to poznacie na kolejnych treningach. Lecimy. Kolano góra, dół. Zobaczcie, stopa jest cały czas przyklejona do maty. Jeśli to ćwiczenie jest dla Was za ciężkie, wróćcie do ćwiczenia, które robiliśmy na początku, czyli unoszenie całej nogi. W tym ćwiczeniu powinniśmy czuć właśnie też pośladek. Stopa do stopy, doklejona. Łokieć pod barkiem. Talia odsunięta od maty i lecimy góra i dół, góra, dół. Jeszcze troszkę. Super, druga strona. Potem zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie. I kończymy, moi drodzy. Trening za Wami będzie. Łokieć, bark, stopy, zgięcie, super. Ręka może być na boku. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Stopa przyklejona do stopy. I górę, dół. Oddychaj sobie spokojnie. Super, nic się nie dzieje takiego. To znaczy, w pośladku dzieje się dużo. Na pewno to przyznacie, ale... Jeśli też nie czujecie do końca tych mięśni, o których mówię, na początku to też jest normalne. Te czucie mięśniowe to wymaga trochę czasu, ale zobaczycie, że z każdym treningiem będzie lepiej. Luz. Kładziemy się na plecach, czas na ostatnie ćwiczenie. Nogi są w górze, my leżymy płasko i teraz opuszczamy raz jedną, raz drugą nogę. Wersja trudniejsza, obie nogi naraz. Opuszczamy, dotykamy piętą maty i wracamy. Lecimy. Raz jedna, raz druga noga, pięta do maty, powrót. Pięta, powrót. Hop, pięknie. Super. Oddychamy. Jeszcze troszkę. Staramy się mieć plecy przyklejone do maty. Nie czujemy tutaj, nie powinniśmy czuć tyle pleców. Luz, odłóż nogi.
Słuchajcie, ostatni raz, doszliśmy do końca. Ostatnie 35 sekund ćwiczeń, mamy schłodzenie i koniec treningu. Więc teraz nie wyłączamy przed czasem, nie poddajemy się, tylko nogi do góry i pokażcie mi, jak to się robi. 3, 2, 1, lecimy! Chcę być z Was dumna. Hop! Hop! Jeśli też potrzebujecie więcej motywacji do zdrowego trybu życia, chcielibyście więcej motywacji do aktywności, to koniecznie znajdźcie moje konto na Instagramie. Zasubskrybujcie też ten kanał, bo tutaj jest dużo, dużo, dużo treści. Konto na Instagramie to codziennie podłoga fit. Mamy też swój hashtag, drużyna CF, prawie jak sekta. Ale to dlatego, że mam naprawdę fajną społeczność i ci ludzie będą Cię wspierać, więc jeśli potrzebujesz motywacji, to to jest dobre miejsce. Luz, odłóż nogi. Teraz kolana do klatki, obejmujemy kolana rękoma i bujamy się z boku na bok, rozluźniamy lędźwia. Brawo! Trening za Tobą, nieważne czy to był pierwszy trening, 10, 15 czy setny. Gratulacje, jestem bardzo dumna. Jeszcze troszkę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, odłóż lewą nogę na matę, prawą nogę na lewą i teraz spróbuj złapać się pod kolanem, przyciągnąć lekko kolan do siebie, powinniście poczuć, jak rozciąga się pośladek tej nogi na zewnątrz. Pięknie, druga strona. Oddychaj. Super. Teraz oba kolana do klatki. Łapiemy się pod kolanami, bujamy się, bujamy, bujamy, aż się wybujamy do góry. Nogi prosto przed siebie, ręce mocno do góry wydłużamy się i teraz kładziemy brzuch na udach. Hop. Jednocześnie pochylając się do przodu. Możemy sięgnąć za łydki, za kostki, tam gdzie sięgamy. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Ostatni raz. Powoli wstajemy. Łapiemy teraz dłonie z tyłu w koszyczek. Jak mamy już złapane, to ciągniemy w dół. Hop, żeby otworzyła się klatka. Otwieramy barki. Super. I bierzemy głęboki wdech. Ostatni raz. I gratulacje, brawo! Ten trening powinien napawać Was dumą. Jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. W opisie znajdziecie też linka do całej serii treningów dla początkujących, treningów starter. A na dzisiaj to już wszystko i potreningowa piąteczka do Was leci. Pa!